przy jednym wyjeździe papieża na pielgrzymi szlak do Zairu w Afryce. Kinshasa, la capitale. Stolica jest Kinshasa. Il giorno dopo, giorno seguente dell'arrivo del Santo Padre la mattina, kiedy Ojciec Święty tam przyjechał, to w następnym dniu rano, prevista una visita a un grande, chiamiamo, ospedale. Była przewidziana wizyta w wielkim tamtejszym szpitalu. Intendo sempre dire che stiamo parlando di Africa. Ale przypominam, że mówimy o Afryce. Bene, l'indomani mattina Santo Padre si reca presso questo ospedale. Następny dzień rano, po przylocie Ojciec Święty jedzie do szpitala. Infermi, giovani, anziani, bambini. Są różni chorzy tam, od dzieci poprzez młodych ludzi i do staruszków. Infetti da AIDS. Zainfekowani AIDS. Rabia. Chorobami jak rak. E tutto ciò che consegue. I wszystko, co jest teraz współczesnymi chorobami. Bene. Santo Padre entra nel primo padiglione. Ojciec Święty wchodzi do pierwszego pomieszczenia, pawilonu. Sul lato destro, un letto, chiamiamolo letto. Na prawej stronie, na łóżku, ale on podkreślił, ja nazywam to łóżko. Dove è adagiato un bambino che avrà circa un anno, un anno e mezzo. Leżało dziecko, które miało około roku, półtora roczku. In effetto, la malattia dell'AIDS. I było zarażone chorobą AIDS. Questo bambino, si vedono le ossa, questa pancia enorme. Widziano właśnie straszne kości tego dziecka, a równocześnie niezwykle ogromny brzuszek. Santo Padre entrando, vedendo questa scena, si inchina, si inginocchia, prende il bambino sulle sue braccia, si alza e kiedy Ojciec Święty wszedł tam, uklął na kolana i z łóżka wziął na swoje ręce to dziecko i powstał. Come fanno tutti i papà, comincia a dondolare in questo movimento. I jak robią to wszyscy ojcowie, zaczął kołysać go w swoich ramionach. Nello stesso tempo, col fazzoletto, pulisce il bambino, perché dire che cosa aveva sul viso o addosso e non si può descrivere. W tym samym czasie wyciągnął swoją chusteczkę, żeby otrzeć oblicze tego dziecka. On nie chce mówić, ale tam po prostu oczy, nos i usta, wszystko było. Nie chcę mówić właśnie, żeby nie obrzydzać. Pieno di muschie. Bene, il Santo Padre pulisce bene il bambino. Było nawet muchy tam na tej twarzy. Ojciec Święty oczyścił jego twarzyczkę. Suo dito indice sul mento del bambino comincia a fare un gioco. I zaczął właśnie paluszkiem bawić się z tym dzieckiem. Comincia a fare un gioco fino al punto che il bambino comincia a aprire la bocca. Więc tak bawił się i tak go łaskotał, że to dzieciątko zaczęło otwierać usta. Sembrava un corpo morto, eppure comincia a reagire. Wydawało się, że to ciało tego dziecka było już umarłe, ale ożywiło się, zaczęło reagować. Subito presso questi occhi spenti si aprono lentamente e vengono fuori due occhi enormi, neri, ma belli. I jego oczy, które były tego dziecka takie zgaszone, takie pomniejszone, nagle zaczęły się powiększać, nabrały koloru, piękne czarne oczy dziecka. Sembra che questi tuffi del Papa danno la vita al bambino. E nello stesso tempo sul lato destro. Wydawało się, że właśnie te żarty Ojca Świętego dały życie temu dziecku, a równocześnie z drugiej strony c'è la mamma, anche se di colore, è una mamma. Była jego mamma.
africanka. E questa mamma piange, piange perché vede il suo figlio nelle braccia del Papa. E la mamma placava. Lei sa quanto tempo può avere di vita questo bambino? Un giorno, due giorni, tre giorni. E la mamma placava molto e równocześnie miała świadomość i mówi Ojcu Świętemu, ile jeszcze to dziecko może mieć życia, dzień, dwa, trzy. Con molta delicatezza il Santo Padre la prende e se la pone sul petto, sul cuore. Z wielką delikatnością Ojciec Święty wziął to dziecko i oparł na swoim sercu. Le parla, parla. Si è potuto capire di aver fede, diceva di aver fede, di pregare che Dio non abbandona nessuno, sta sempre vicino. I zaczął modlić się i mówi tej mamie, że Bóg nie opuszcza nikogo. Parlando in questa maniera, a un certo momento questa donna esce un sorriso sul viso, un sorriso di speranza. I te słowa Ojca Świętego dały jej taką nadzieję, że z tego płaczu zaczęła się uśmiechać. Ma questo è come una molla, perché i fratellini del bambino, che erano cinque, vedendo la mamma un po' sorridente, vedendo il fratellino che aveva ripreso vita, cominciano a giocare anche loro col Papa. Allora, a więc okazało się, że ta mamma nie była sama, bo miała jeszcze obok siebie z pięcioro dzieci. I te dzieci były takie zgaszone, stały, ale jak zobaczyły, że mama się uśmiecha, tutaj ich braciszek się ożywił, no to one zaczęły też rozrabiać. I zaczęły śmiać się i zaczęły dokazywać. E, ovviamente, che cosa è successo? Che la bianca veste del Santo Padre è diventata marrone. I na koniec co się okazało? Biała sutanna Ojca Świętego przez zabawę z tymi dziećmi zmieniła się na brązową. Nello stesso tempo anche il papà si avvicina e il Santo Padre parla con lui, lavori, cosa fai, hai soldi per mangiare, come vivi. W tym samym czasie zbliżył się ojciec tych dzieci i mąż. La risposta è stata... I Ojciec Święty zaczął z nim tak po przyjacielsku rozmawiać, co robisz, czy masz pracę. E la risposta è stata semplicemente un pianto, ma ringraziava soltanto che vedeva un attimo di felicità per la sua famiglia, quei sorrisi che forse di sa da quanto tempo non li vedeva. Odpowiedź tego ojca to była tylko radość, że od miesięcy nie widział uśmiechu w swojej rodzinie i dziękował Ojcu Świętemu, że właśnie i żona, i dzieci się ożywiły i uśmiechają się. E poi questo signore con molta dignità ringraziava e ringraziava l'ospedale perché ha dato a lui l'opportunità di poter stare vicino al figlio malato, ma la storia non è tanto di stare vicino al figlio malato, è che per i giorni restanti potevano fare una colazione, un pranzo e una cena tutti quanti e un letto e un tetto dove essere coperti per la notte. Questa è la realtà dei fatti. I potem dał świadectwo, co to jest za szpital, że przyjął właśnie chore dziecko, ale dał również ten szpital katolicki oczywiście, schronienie dla mamy i dla ojca i nie tylko. Dał im możliwość, że mogli blisko łóżka swojego dzieciątka przenocować, mieć się czym przykryć i dostać jeden posiłek na dzień. E vedendo così subito Santo Padre dato a disposizione. Kiedy Ojciec Święty usłyszał to świadectwo, od razu wydał dyspozycję. Senza pubblicità, senza tanti discorsi, lasciava parecchi milioni di dollari per tutti quanti le persone lì ricoverate. Bez robienia
bez żadnej reklamy, w sposób niezwykle delikatny, cichy i dyskretny ofiarował temu szpitalowi kilka milionów dolarów, żeby mógł się rozwijać. Seguita fino alla fine del padiglione, uscendo, Santo Padre si ferma di scatto, si gira sul lato sinistro. Na koniec, kiedy Ojciec Święty opuszczał ten szpital, zatrzymał się i popatrzył w stronę, zwrócił się w prawą stronę. Chissà che cosa succedeva. C'erano due suore di colore. Wszyscy patrzą, co się dzieje, że Ojciec Święty przy wyjściu się zatrzymał i zwrócił uwagę, patrzą, co tam jest, a tam były dwie siostry afrykańskie. Questa veste che avevano color crema, ma tutta intrisa di sudore, si vedevano tutte chiasse addosso. W habicie, który był takiego koloru kremowego, ale były bardzo spocone, zmęczone. Il Santo Padre è fermo davanti a loro. Ojciec Święty zatrzymał się przed nimi, pozdrowił je. Le guarda negli occhi. Popatrzył w oczy. In sospensione il Santo Padre cade in ginocchio davanti a loro. Ojciec Święty przed nimi ukląkł. Afferra le loro mani. Le bacia. Wziął ich ręce, tych sióstr i pocałował. E poi gli dice, in nome di Dio, io ti benedico. Grazie. I potem powiedział, w imieniu Boga błogosławię wam i dziękuję, dziękuję. Questo era Giovanni Paolo II. To był Jan Paweł II. Dziękuję.